Nie poświęciłam tych lat. To były najpiękniejsze lata, jakie z tą robotą i z tym posuwaniem się w przód, tym wtajemniczo nie spędziłam. Nie poświęciłam. Robię to dla swojej radości przede wszystkim. Co jest w lorce? Magia. Niesamowita, tajemnicza magia. Coś, czego się nie da wyjaśnić. W polskiej literaturze się znajdują pewne odpowiedniki. Na przykład widzę więcej magii w poezji Norwida niż klasycznych trzech wieszczów. To, czego nie można zrozumieć, a co gdzieś poza zrozumieniem w tej poezji świta. Zielonej pragnę zieleni. Co to znaczy? Verde, que te quiero verde. Co tam znaczy? Nic. Zieleń dla lorki była symbolem nocy, poświaty księżycowej, świata cyganów, snu, śmierci. Tam powtarzają się takie rytmy, takie refreny, takie dziwne słowa, tak jakby on magiczną inkantacją przywoływał duchy albo rzucał uroki na człowieka. Być może jestem ofiarą tego uroku.